Jesteśmy teraz na bloku operacyjnym naszego szpitala. Firma Arion, która dzierżawi nasz szpital, dokonała ostatnio zakupu histeroskopu z pełnym oprzyrządowaniem. Urządzenia histeroskopowe pozwolą nam rozszerzyć diagnostykę. Dotąd wykonywaliśmy histeroskopię urządzeniami firmy Storz. No niestety już część sprzętu się zużyła. W związku z tym dysponujemy teraz nowszym modelem i od dzisiaj zaczęliśmy już wykonywać operacje histeroskopowe zakupionym sprzętem. Zabiegi histeroskopowe wykonywane są w ramach procedur jednodniowych. Wygląda to w ten sposób, że pacjentka zgłasza się z rana i po wykonaniu wszystkich niezbędnych badań diagnostycznych zabieg przeprowadzamy na sali operacyjnej i tego samego dnia z reguły pacjentka wraca do domu z zaleceniami dla lekarza prowadzącego pacjentkę. Aparatura histeroskopowa umożliwi nam rozszerzenie diagnostyki patologii jamy macicy, czyli możemy diagnozować wszystkie przerosty, rozrosty, które niestety mogą prowadzić do chorób nowotworowych. Możemy usuwać mięśniaki, polipy endometrialne, jak i również diagnozować niepłodność. Usunięty materiał przekazujemy do badań histopatologicznych, co z kolei umożliwia nam zaplanowanie dalszego leczenia, bądź ambulatoryjnego, bądź szpitalnego. Pozwala nam dokładnie to zdiagnozować, wszelkiego rodzaju zaburzenia związane z przerostem, związane z polipami, związane z podejrzeniem raka. Jednocześnie możliwości tego sprzętu są tak duże, że skracają okres diagnostyki praktycznie do jednego maksimum. Jesteśmy aktualnie na sali porodowej. Dotąd większość porodów znieczulaliśmy przy pomocy gazu etanoksu. Jest to mieszanina tlenu i podtlenku azotu. Ten sposób znieczulenia w większości wypadków wystarczył dla rodzącej, ale po 4 listopada będziemy również mieli możliwość bezpłatnego znieczulenia do porodu wykonywanego przez anestezjologa znieczulenia podpajęczego i to zapewni nam dużo większy komfort, zniesie uczucie bólu przy porodzie, co sprawi, że pacjentki będą bardziej pozytywnie nastawione do porodów drogami natury. Zapraszamy również pacjentki z Gostynina i okolic do wzięcia udziału w bezpłatnych badaniach ultrasonograficznych oraz poradach ginekologicznych wykonywanych w dniu 26 października w godzinach między 10 a 15. Badania będą wykonywane nowoczesnym sprzętem ultrasonograficznym Volusonem 6. Jest to jeden z najnowszych aparatów najwyższej klasy, który zostanie nam udostępniony przez badania z aparatem ultrasonograficznym Voluson, który należy do aktualnie najwyższej klasy aparatów przeznaczonych dla ginekologii i położnictwa. Pozwolą rozszerzyć diagnostykę wszelkiej patologii z zakresu ginekologii i położnictwa. Dotąd pacjentki nie miały takich możliwości na terenie Gostynina i okolic. Najbliższe ośrodki to Warszawa albo Łódź.